Dzień dobry, witam was serdecznie w bonusowym odcinku przy okazji 100 tysięcy subskrypcji. Dziś zajmiemy się utworem pana Pawła Opydo pod tytułem Złe piosenki. Część z was prawdopodobnie uzna, że to jest taka YouTube'owa masturbacja, ale zaczynajmy. YouTube'owa masturbacja. Haha, żart z masturbacji na samym początku. Widzę, że pan ma treści na wysokim poziomie. Dzień dobry, moi drodzy. Dziś posłuchamy sobie utworu zespołu Feel. Moi drodzy? Czy to przypadkiem nie jest trochę dyskryminacja kobiet na kanale, na którym jest ponad 70% kobiet? Czy oni zniszczyli pada do GameCube'a, żeby nagrać sekundową scenę w teledysku? No tak, tylko że to nie jest oryginalny pad. Pan widzę, że chciał zabłysnąć byciem geekiem, a pan zabłysnął co najwyżej byciem fake geek boy. 2 metry ma strach, nie wolno się bać. Nie wolno się bać strachu. To są dwa różne zdania. Panie Opydo, bo koncepcję zdań to powinien pan poznać gdzieś na etapie zerówki. Nie rozumiem nic. No i ja póki co też nie. No, ale to akurat nie jest wina piosenki, nie? Że pan jest debilem. Panie Opydo, a może by pan tę ścianę umył, co? Czy pan nie szanuje widzów? Pokażę w teledysku tajemniczą świecącą skrzyneczkę, której zawartość pozostanie tajemnicą. Tajemnicza zawartość pozostaje tajemnicą. No, trzeba panu przyznać, że to odkrywcze bardzo jest. Jakby nie pozostała tajemnicą, to by już nie była tajemnicza. Na tym polega bycie tajemnicą. Ucisk natywnych mieszkańców Ameryki? Jakich? Natywnych? Może rdzennych? Mars jest 2 planety od Ziemi. Nie? Tu ma pan taki ładny obrazek, że Merkury, Wenus, Ziemia... O, niespodzianka! Mars! W sensie, że jak za dużo się uśmiechasz do ludzi wokół, to możesz dostać w ryj? No, myślę, że pan to na pewno. Ten gest też? No tak, to właśnie oznacza słowo każdy. Pan ma jakieś problemy z językiem polskim, widzę, że pan nie jest natywnym Polakiem. To jest chyba trochę dziwne, że pan śpiewa, że nigdy nie będzie sam w momencie, w którym pan siedzi w pokoju. Sam. No nie siedzi sam, bo ktoś musi trzymać kamerę. Panie Opydo, to, że pan sam siedzi w pokoju i się filmuje, to jeszcze nie znaczy, że każdy tak robi. Są w internecie takie serwisy, gdzie można nawet na tym zarobić. Może pan spróbuje. To zdecydowanie będzie bliżej prawdziwej pracy niż to, co pan robi teraz. Czy to jest lampa w kształcie yonder? Haha, żart z yonder. Widzę, że pan utrzymuje niezmiennie wysoki poziom. No nie wiem, to jest jak wybór pomiędzy powieszeniem a dekapitacją. Gorsze to może być tylko egzekucja przez, nie wiem, zmuszenie do oglądania filmów Pawła Opydo 24 godziny na dobę. I kloca tu stawiać co noc, dobrze rozumiem? Haha, żart o kupie. To musi być ten słynny jakościowy content na YouTube. Kajko i Kokosz to jest komiks, który zaczął być wydawany w latach 70., a ostatni numer wyszedł w roku 1990. No, w 1990, poza tym, że nie. Najnowszy komiks wyszedł w 2017, już wprawdzie z nowymi autorami, ale jednak wyszedł. Ta gitara nawet nie jest podłączona, co on niby robi? Bo ta gitara jest dmuchana. Co on robi? Odstawia jakiś taniec plemienny? Haha, rasizm jest taki zabawny. I to tyle ode mnie na dziś, panu Opydo. No, gratuluję tych 100 tysięcy subskrypcji i może pan już skończy karierę na tym etapie? Może pan się weźmie do jakiejś prawdziwej pracy? Nie wiem, nagra płytę hip-hopową? Czy coś? Może fabryka jakaś? Kopalnia? Gdzieś, gdzie pan nie będzie dręczył ludzi? Tak bym polecał. No i to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie.